podnosem. Także Paulinka krzątająca. I zaczął przynaglać do rozmowy na uboczu. Wstali obaj. Dziękuję. Też, że końca dobiegają konsultacje dotyczące ramowych planów nauczania w szkołach podstawowych i średnich. Zmiany będą dotyczyły także podstaw programowych do liceów, techników i szkół branżowych. W większości te podstawy są, ale chcemy je bardzo uspołecznić. W kwietniu będziemy prosić rady pedagogiczne, profesorów, żeby oglądali i dzielili się z nami uwagami. Resort gwarantuje, że podręczniki uwzględniające nową podstawę programową trafią na czas do wszystkich szkół. W ostatnich tygodniach złoty umocnił się wobec głównych walut. Dzięki temu niższą ratę kredytu zapłacą osoby zadłużone we frankach szwajcarskich. Główna ekonomistka Banku Portowego Monika Kurtek wyjaśniła, że umocnienie złotego to efekt m.in. dobrych informacji z polskiej gospodarki. Wstępny szacunek produktu krajowego brutto, gdzie dynamika okazała się wyższa od oczekiwań rynkowych, a więc okazała przede wszystkim, że nie było w 2016 tak źle, jak się spodziewano. A oprócz tego opublikowano również pierwszą daną za styczeń, wskaźnik PMI, który również okazał się sporo wyższy od oczekiwań, a więc sugeruje, czy sygnalizuje, że tempo wzrostu gospodarczego na początku 2017 roku przyspiesza. Ekonomistka dodała, że dolar stanieł też z powodu osłabienia zaufania rynków finansowych do nowego amerykańskiego prezydenta. Monika Kurtek wskazała, że tańszy jest też frank szwajcarski. Wyjaśniła, że kurs tej waluty nie powinien rosnąć, dopóki sytuacja na rynkach pozostanie stabilna. W tej chwili jesteśmy po decyzji Fedu, czyli Amerykańskiego Banku Centralnego, który w zasadzie wskazał, że w najbliższym czasie nie będzie podwyższał stóp procentowych, a najbliższe posiedzenie to jest marzec. Trochę poprawiły się nastroje na rynkach światowych, więc no jest szansa, że złoty pozostanie mocniejszy przez jakiś czas, natomiast musimy pamiętać o tym, że ryzyk wokół jest bardzo dużo i zmiana nastrojów globalnych, pogorszenie tych nastrojów no może niestety spowodować, że złoty znowu zacznie słabnąć. Średni kurs dolara w Narodowym Banku Polskim wynosi dziś 3 zł i 98 groszy. Euro kosztuje 4 zł i 30 groszy, a frank szwajcarski 4 zł i 3 grosze. Prognoza pogody. Dziś w kraju przeważnie zachmurzenie całkowite, miejscami opady śniegu i deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 2 na zachodzie oraz do 5 stopni na południu. A kolejne informacje dnia o 15 zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 14.35 na zegarze słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Spoglądamy na mapę i zastanawiamy się, jak mogłaby wyglądać Warszawa w przyszłości. Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który zakłada m.in., że miasto stołeczne stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 podmiejskie gminy. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu dr Aleksander Nelicki, ekspert do spraw samorządu terytorialnego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na początek uwaga natury historycznej, tak już chyba można powiedzieć, jeśli chodzi o budowę metropolii warszawskiej, to nie jest pomysł bardzo nowy. On się już pojawiał w przeszłości. Jasne, to znaczy jest tak, że my bardzo nieskutecznie wpisaliśmy w struktury administracyjno-samorządowe miasta. I to na wszystkich poziomach, i tym najwyższym, czyli właśnie Warszawy, i tym dużych miast pozostałych, ale też miast na prawach powiatu, a w końcu małych miast. I to jest tak, że bardzo dobrze jest z punktu widzenia miasta, to znaczy miasto ma potencjał, na przykład Warszawa ma duże dochody, ma duży potencjał do tego, żeby skutecznie wykonywać zadania publiczne, ale zostaje oddzielona od okolicy. Miasta wydzielone, czyli miasta na prawach powiatu, też mają stosunkowo dobre dochody, stosunkowo duże zasoby i są skutecznie w zarządzaniu publicznym, natomiast cierpią na tym powiaty, które okolicowe, które nie mają nawet własnej stolicy, tak to nazwijmy. Czy chodzi zatem o to, żeby Warszawę, która w jakimś sensie, chociażby ekonomicznym, się wyróżnia, wyrasta ponad średnią, roztopić niejako w okolicznych gminach? Żeby rozłożyć inaczej akcenty, chociażby finansowe, także? Proszę pana, nie wiem. Ja tutaj nie jestem w stanie spekulować, jeżeli chodzi o intencje wnioskodawców. Zresztą
intencje są tutaj kwestią drugorzędną, że PAL-6, jakie intencje politycy mają, polityków oceniamy w końcu nie po intencjach, a po Warszawa wyróżnia się jak Zacheusz na drzewie. Tak naprawdę wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, w tym nie wiemy rzeczy kluczowej, za jakie pieniądze to wszystko ma działać. Jedno jest pewne, że skoro Warszawa się tak wyróżnia, jak Zacheusz dostanie dzisiejsze dochody powiatowe. Skądinąd wiemy, że powiaty są stosunkowo słabo wyposażone finansowo. I to, proszę Państwa, Orange, Warszawa, przy tej skali Play. Podmiotu tworzonego to nie są duże pieniądze. Ja sobie jako pluska wczoraj wieczorem podszywa się pod kolorem to, co jest pewne, czyli orange, no bo pluskwa to jest czerwona. A ta pluskwa to jest Kriopijczynią. W roku 2015, proszę Państwa, tutaj to co mamy? Afera dzika. Dzika reprywatyzacja, mieszkania ludziom zabierają, proszę Państwa. Sami mają ich za dużo, potem handlują, potem sprzedają to, co to jest. Pluskwa. Pluskwa pije krew ludzką czerwoną, proszę Państwa. Życie ludziom wysysa. Duszę zabiera, no bo duszą jest człowiek, według Biblii. Po żydowsku, nie po żydowsku. Jeszcze wtedy, kiedy Żydów nie było, to też dusza, to hebrajskie słowo nefesh, to jest człowiek. Czyli dusza biegła przez Warszawę z nerwowo wyciągniętą ręką. Dusza biegła przez Warszawę z nerwową wyciągniętą ręką po grosz świata. Najpierw trzeba jeszcze powysysać krew, pozabierać ludziom mieszkania, pooczyszczać kamienice, no bo jak ktoś ma 10, no to trzeba mieć 11, jak ktoś ma 9, to trzeba 10 mieszkań, żeby miał, a inwalidka, jacyś ludzie niepełnosprawni, to całe rodziny były, 1000 przypadków wyrzuconych było na ulicę. Dla ciekawostki Państwu powiem, że mówiono zwykle tak o Biblii tysiąclecia, że Biblia tysiąclecia jest księgą tysiąca pomyłek. Tysiąclecia. No to drugie wydanie Biblia tysiąclecia wszędzie zawierała imię Jahwe. Potem było gorzej. W trzecim wydaniu nie było już. Przy czwartym w ogóle imienia Jahwe już wcale nie było. I tak oni z łaski swojej dali ciut prawdy, bo tam gdzie powinno być Jahwe, to Jahwe. A gdzie Pan, to Pan, prawda? No bo Pan to nie jest imię, Pan to jest tytuł. Bóg, prezydent, król czy sędzia. To jest tytuł, to dziecko powinno wiedzieć. I trzymajmy się tej szkoły podstawowej. Nie szukajmy tu Uniwersytetu Warszawskiego, bo salcesony chytre chciałyby się kształcić. Tam Hanka też kształci. Tak, tak. Która jest odpowiedzialna za to wszystko jako wiceprzewodnicząca PO. Wykonywać zadania powiatowe i zadania szczególne miasta na prawach powiatu. Zadania powiatowe, czyli na przykład szkoły ponadgimnazjalne, czyli na przykład usuwanie świętości. To główny temat naszych rozważań. Specyficzne zadanie miasta na prawach powiatu. Usunęli Jezusa, ale zanim to uczynili, to z wielkim bólem, prawda? Wydrwiono, wyśmiano, że głupoty gada, że łajdak, że pijak. No bo wiecie Państwo, psychologia tłumu tak robi, że można z kłamstwa zrobić jakąś prawdę. To przecież oni byli wszyscy jako te pijanice. Nie, bez powodu tu podałam przykład pluskwy. Orange, która się podszywa pod kolor orange, aby udać, że to nie ona jest pijana krwią świętą. No i tak odnośnie tego wykorzystywania ludzi, wypijania krwi, to mogłybyśmy mówić dzień i noc, bo to i systemy religijne i polityczne są wyspecjalizowane, że ludziom się zabiera. Tutaj jeszcze inny temat. Mamy też nierządnicę, która siedzi na bestii. I ta bestia czerwona, jak szkarłat. I ta nierządnica czerwona tylko dlatego, że jest pijana. Proszę Państwa,
krwią świętych. A, i bestia, i nierządnica na jednym diable jadą. Na jednym wózku jadą. Na przykład kto będzie prowadzić domy opieki społecznej. To jest zadanie powiatowe i teraz... Także artystki lubią małe miasteczka. Artystki lubią małe miasteczka. Spójrz, 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 spójr